Dobry wieczór, Andrzejek za moimi plecami kroi sobie pizzunię taką z patelni. Artystycznie nieładź w kuchni, słuchajcie. Tutaj jest stół pełen różnych rzeczy. Więc sobie może pogadamy o tym, co tu jest. W ogóle zobaczcie, jaki mam ładny strój dzisiaj, nieskromnie powiem. To jest taki komplet, w sensie takim, że to jest spódnica i bluzka, tylko zobaczcie, co już uczyniłam. Życie, trzeba będzie zszyć. W każdym razie ekstra to uważam wygląda. Tu jest takie rozcięcie, nie wiem, czy to widać? Widać, w ogóle rajstopy mi się rozwaliły w pracy, no ale samo życie. I to jest, słuchajcie, komplet z Glower. Pierwszy raz zamówiłam od nich rzeczy, od dawna pokazywali mi się na Instagramie. Obserwuję już ich od dłuższego czasu. I stwierdziłam, a w końcu spróbuję coś zamówić i powiem wam, że jestem bardzo zadowolona. Chyba z całego zamówienia tylko jedną rzecz będę odsyłać. Więc mega fajnie, a teraz może szybko obczajmy, co kupiłam w Action, co? Zacznę może, słuchajcie, od segmentu rzeczy z Pepco. Tu jest łatwo, słuchajcie, bo są ceny. Chizico to jest taka podkładka pod kubeczek i ona ma takiego reniferka. Kupiłam też takie śnieżynki. Ja mam takie śnieżynki czerwone dla siebie, natomiast wiem, że one się bardzo podobały Julce. Więc stwierdziłam, że kupię też takie właśnie dla Julci. Wzięłam sobie taki bieda wianek. Bardzo mi się podobają wianki z takiego profilu na Instagramie, słuchajcie, ale taki ładny wianek kosztuje 300 zł. A mój mąż, o tam siedzi, nie chce mi zamówić takiego fajnego haczyka na drzwi, jakbym chciała, bo twierdzi, że guma w drzwiach się popsuje. Czy tam coś takiego, że uszczelka się popsuje od drzwi. A wiem, że takie ciężkie rzeczy na takich, wiecie, tych przylepcach się nie trzymają. W Pepco kupiliśmy też dla Adasia sweterek. To kosztowało 35 ziko. A to, jakby ktoś był ciekaw, kosztowało 30 zł. Także tak. I to tyle, jeżeli chodzi o Pepco. Tutaj w Action kupiłam papiery, w samochodziki dla chłopców. I taki z takim trochę odbijającym światło nadrukiem na pozostałe prezenty. Kupiłam też coś takiego na spróbowanie, to jest podobno świetne do czyszczenia wszystkiego, więc zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Jak Action, to oczywiście też Arizona. Specjalnie po to w zasadzie tam pojechałam, to był główny cel mojej podróży. Miałam ochotę na tą herbatę. No i słuchajcie, stwierdziliśmy z siostrą Andrzeja, gadałyśmy o tym, co z prezentami, bo ja bym powiedziała, że my jesteśmy wszyscy takim trochę trudnym typem ludzi. Mianowicie, jeżeli czegoś potrzebujemy, to po prostu to kupujemy i potem trzeba się trochę zmuszać, jeżeli chodzi o prezenty. I owszem, ja znajdę coś, ale jeżeli ja mam coś wymyślać i Ania ma coś wymyślać tak po prostu, żeby wymyślić, to chyba nie ma to większego sensu. I uznałyśmy, że w tym roku robimy sobie prezenty na takiej zasadzie, że kupujemy sobie jakieś drobnostki, słodycze i tak dalej. Na początku myślałam o tym, żeby kupić takie ugly sweater dla wszystkich i zrobić sobie takie śmieszne zdjęcie, ale rodzice Andrzeja, nie chcę powiedzieć brzydko, że są za sztywni, ale są za sztywni na takie rzeczy. Jeśli tata to ogląda, to pozdrawiam. Myślę, że jakby nie podeszłoby im to pod ich humor i nie chciałam ryzykować. Skarpetki już często, gęsto kupowaliśmy, więc stwierdziłam, że nie, że zrobimy taką inną paczkę drobnostek i no właśnie w tym celu zakupiliśmy tak, takie mini takie, o, kule. Ja wiem, że one nie są piękne, ale to nie chodzi o to. To ma być coś takiego uroczego i trochę zabawnego i wymyśliłam sobie, że one będą schowane w tej bombeczce. Dlatego jest ich tu kilka. Do tego oczywiście będą słodkości. Mamy Toblerone, mamy, jak to się nazywa? Lentilki? Lentilki. To Andrzej wziął baterię, nie wiem do czego. Tak po prostu do domu, dobra. Mamy M&M'sy, mamy wafelki. Tutaj są torebki. O, mam trzy takie, ale on to pokazuje. Mam trzy takie i jedną taką. Zaraz to w ogóle będę sobie pakować. Oczywiście dla Kolina pieski.
i ogólnie dla chłopców wzięłam dinozaury i zwierzątka. Wzięłam też Oreo dla siebie, Andrzej wziął dla siebie orzeszki. I wzięłam, słuchajcie, taki zestaw, bardzo ładny, 10 kartek świątecznych, takich noworocznych. Już kiedyś, któregoś roku już tak robiliśmy, że do prezentów wrzucaliśmy takie wypisane odręcznie życzenia. Szczerze mówiąc, ja to nie sprawdziłam, czy w środku jest tekst, ale zobaczymy, na pewno w razie czego da się coś jeszcze dopisać. Więc będziemy coś takiego dorzucać. Andrzej sobie jeszcze wziął takie powietrze w sprayu z Homely. Kupiliśmy choineczki. Choineczki staną, słuchajcie, w sypialni. Zastąpią nam te storczyki, które stoją właśnie w tych naszych półeczkach. I w Sinsayu kupiłam coś takiego, taki świecznik i taką bardzo ładną świeczkę. Wzięłam ją z myślą o mojej babci. Ale teraz jak tak na nią patrzę, no to kurde, tak mi się podoba, że nie wiem, czy nie kupię też dla siebie. No. Także tak, moi drodzy. Taki trochę spontaniczny haul z tego powstał. Zaraz sobie to spróbuję spakować. Oczywiście do tych prezentów dla rodziców. A, nie pokazałam wam jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, a stoi. Kupiłam wszystkim takie zapachy, żeby wszyscy mieli takie same, żeby nie było, że ktoś ma jakiś inny. Powiem wam, że naprawdę fajnie to pachnie. To jest gingerbread, no i naprawdę pachnie tak pierniczkowo. Powiem wam też, że byliśmy dzisiaj w Pepco i powiedziałabym, że zapachy w Pepco świąteczne wypadają gorzej, jeżeli chodzi o patyczki. Także w sumie dobrze, że kupiłam od razu w Action, bo tych czerwonych było już najmniej. Także tak. No, zaraz to wezmę i popakuję, słuchajcie, już sobie w torebki podzielę. Będę chciała jeszcze dokupić do tych naszych paczek ciasteczka korzenne, na pewno wiecie, o co mi chodzi. Takie w takim okrągłym pudełku, na pewno kojarzycie. I chciałabym dokupić czekoladowe Mikołaje i to będzie wszystko. Taki jest plan. Już to sobie popakuję w torebki. Mamy bardzo dużo miejsca w szafach, więc zaraz sobie to poukładam na górę. Po prostu jestem ciekawa, czy to mi się tam wszystko tak ładnie ułoży, jak ja bym chciała. Bo jak nie, no to wiecie, no torebkę zawsze można dokupić, a te zużyć do innych prezentów. Także tak, smykam. Też sobie zrobię pizzkę, bo nie byłam głodna, ale Andrzeja tak pachnie, że w sumie to zgłodniałam jednak. Jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy wam nie pokazałam z Action. Słuchajcie, mam kuzynkę, Kamilę, jeśli to ogląda, to pozdrawiam, która tak jak ja ma bzika na punkcie Harry'ego Pottera. I zobaczyłam coś, co postanowiłam kupić dla niej i dla Tomka. Tomasz może w końcu pokuma, kto jest kto, jak się nazywają postaci. Trzymam za to mocno kciuki, ale kupiłam taki fajny zestaw figurek. Tak jak widzicie, Ron, Hermiona, Harry oczywiście, do tego Dumbledore i Hagrid. I słuchajcie, kolejna rzecz, którą kupiłam. W ogóle ostatnio w filmie mówiłam, że nie chcemy zaburzać czasoprzestrzeni, ale zaburzymy ją jednak, bo pokazuję wam teraz takie rzeczy, które mogą się za chwilę wyprzedać. Więc Andrzej stwierdził, że zmontuje tego vloga wcześniej. I zrobimy w sumie z tego taki trochę haul okołoświąteczny, bo nie widać, ale tam jest jeszcze paczka z Lidla z rzeczami też świątecznymi, którą zamówiłam. Kupiłam, słuchajcie, coś takiego i dla siebie, i dla Kamy. To jest figurka Harry'ego Pottera. Ona jest gipsowa, biała i w środku są farbki. Można ją pomalować, bo uznałam, ponieważ Kama też lubi robić takie rzeczy plastyczne, że albo będzie mogła to zrobić sama, albo będą mogli do tego tak rodzinnie usiąść z Colinem, żeby Colin próbował to pomalować. Dla siebie też tą figurkę wzięłam. Były oczywiście też inne figurki, był Ron, była Hermiona, natomiast no po prostu Harry mi się najbardziej podobał, więc wziąłam Harry'ego i zestaw tych pozostałych laleczek. Poczekajcie, rozpłaszczę się z tym Lidlem. A i w ogóle nie nagrałam wam tego chyba, ale wczoraj przyszła do nas choinka z Lidla i rozkładaliśmy ją na szybko, na chwilę, żeby zobaczyć, jak się prezentuje. Na stronie internetowej, wkleję wam tutaj jej zdjęcie i zostawię link w opisie do niej, gdyby ktoś był zainteresowany. Na stronie internetowej ona wygląda troszeczkę lepiej
Nie powiem, że nie. Natomiast na żywo, jak się rozczapiszy gałęzie, też nie wygląda źle. Ma 210 cm i kosztuje 320 zł. Więc wydaje mi się, że stosunek jakości do ceny w tej choince jest bardzo taki w porządku. No i zostawiliśmy tą choinkę. Andrzej ją wyniósł do garażu, bo w garażu zamontowaliśmy sobie jakiś czas temu takie fajne szafy. To było oczywiście ustalone, żebyście sobie nie pomyśleli, bo mamy platformy i konsultowaliśmy to z Metaltech, czyli jakby z, no z tą firmą, która to produkuje i serwisuje, o tak. Na tej platformie, na której stoją dwa motocykle, więc ona nie jest tak dociążona jak te z samochodami. No i te szafy, bo to jest istotne z punktu widzenia tych przepisów różnych, to są metalowe szafy, są też na kluczyk. No a w środku Andrzej trzyma jakieś takie graty samochodowe po prostu, no nie? Takie, żeby nie wozić ich w aucie, zazwyczaj gdzieś tam nam latały w bagażniku. Dobra, idę po paczkę z Lidla i otwieramy. Karton, słuchajcie, jest przeogromny, ale zawartość nie ma tego wcale tak dużo. Przerzucę to sobie na chwilę, żeby sobie usiąść na tym stołku. I już wam to pokazuję. Totalnie na spontanie, centralnie ten film. Dobra. Tu mamy lampeczki, w zasadzie świeczuszki. Takie choineczki, one z tego co kojarzę, tak, to są zwykłe świeczki, w sensie tak zapalacie je. Chociaż powiem wam, że ja te ładne świeczki, ja ich nie odpalam. Tylko ja je trzymam i one sobie po prostu stoją jako dekoracja. Przesunę się do was, bo mam wrażenie, że jestem strasznie daleko. Dobra, no to komplet tego kosztował chyba dyszkę. Już odrwamy, ale jak na pewno będę tego zwracać. Wziąłam sobie też taką świecę i to jest taka po prostu gwiazdka. Dobra, zamówiłam też taką tackę. To podobno jest magnetyczne. Zaraz zobaczymy, czy tak jest. Już sobie to otworzyłam, wyjęłam. To ma złoty kolor, ale taki... To nie jest takie chamskie złoto. Mogłoby być chyba nawet ciut bardziej żółte. O, faktycznie, to jest magnesik. Ależ to. Ej, mega mi się to podoba. Fajnie, że to jest złote, więc będę mogła korzystać z samej tej tacki tak na co dzień, żeby sobie stała na stole. Ej, no i centralnie to się trzyma. No i patrzcie, no i teraz... Mam takie wiecie, te długie, stawiam sobie obok coś takiego, albo te choineczki. Uważam, że mega fajnie będzie to wyglądało. Ej, super to jest, powiem wam. Naprawdę jestem zaskoczona, że to tak fajnie działa. W sumie wykonane jest ładnie, kosztowało to chyba dwie dyszki. Zobacz, Andrzej. No i centralnie, no, możecie to przyczepić, gdzie chcecie, nie? Więc jakby, jaką macie koncepcję na tą dekorację, wszystko jest jakby up to you. I zamówiłam sobie dwie piżamki. Poczekajcie, tylko je wyciągnę. Dobra, i tak, pierwsza rzecz, którą zamówiłam, to są spodnie długie, 100% bawełna, to jest taka w zasadzie flanela chyba. I mam je w rozmiarze L, czyli 44-46, bo te rozmiary w Lidlu, one są dosyć duże, faktycznie. Wydaje mi się, że mogłyby być trochę mniejsze, ale mają sznurek, więc raczej nie będę tego odsyłać, bo jak będą luźniejsze, to nic się nie staje. Jak macie obcisłe rzeczy, to chyba niewygodnie się śpi. Tak mi się wydaje. Więc wolę, żeby to było troszeczkę luźniejsze, niż gdyby miało być za ciasne. A to jest ze sobą połączone. I to też jest flanela. Tylko tutaj już w zestawie macie koszulę z długim rękawem. W ogóle nie wiem jak wy, ale ja jak przychodzi taki czas, ja śpię w długich piżamach. Tak naprawdę śpię. Mam zeszłoroczne piżamy świąteczne. Jest początek listopada, a ja już w nich od 2 tygodni chyba sypiam. No. Więc noszę. Naprawdę je noszę, żeby nie było. I tutaj mamy spodenki do kompletu. Długie, szerokie. Naprawdę uwielbiam takie piżamki. Bardzo się cieszę. Bardzo miłe są w dotyku. Myślę, że będą się dobrze prały. A nawet... Gdyby się okazało, że nie, to nie były jakieś bardzo drogie. Chyba spodenki kosztowało 40 zł, a komplet 60. Także tak. I słuchajcie, ponieważ mocno wjechałam w ten temat około świąteczny, to pokażę wam jeszcze, zaraz muszę wyciągnąć, bo mam tam wysoko schowane w szafie,
ale kupiłam już prezenty dla chłopców, czyli prezenty dla Adasia i dla Koliny. Dajcie mi sekundę, ściągnę je i do Was wracam. Wróciłam do Was i zanim ktoś się złapie za głowę, że ile tego jest, to chciałam powiedzieć, że mamy Boże Narodzenie, są Mikołajki, Adaś ma imieniny, a Colin ma urodziny. Tuż przed... no nie tuż. Colin miał już urodziny w sumie, bo dziś jest 7, a 5 Colinek się urodził. Natomiast jedziemy na Śląsk 16. I słuchajcie, tak się składa, że ja zawsze mam taki zwyczaj, że jak jadę do Kamili na urodziny, to zostawiam dla niej prezenty świąteczne, dlatego to wszystko kupuję też tak wcześniej. A poza tym, słuchajcie, ja uważam, że lepiej jest naprawdę już pomyśleć o takich rzeczach we wrześniu i październiku, dlatego że te zabawki drożeją. I to już widać, słuchajcie, po cenach. Więc tak, dobra. Mam coś takiego. To jest Lego City, to jest dla Kolinka, dla Adasia kupowałam Duplo i myślę, że dalej kupiłabym jeszcze Duplo, gdybym się zdecydowała. Więc to będzie taki walec. Ogólnie poszłam w takie klimaty okołobudowlane z tymi klockami Lego. Tutaj jest myjnia samochodowa. Powiem Wam, że ekstra to wygląda. Jara mnie to okrutnie. W ogóle te zabawki dla dzieci są takie super. Ja na przykład jako dziecko Lego nie układałam, że powiem Wam, że ilekroć kupuję coś dla chłopców, to mam takie, kurde, sama bym się tym pobawiła. Więc tak, o. Tutaj jest główny prezent. To jest zestaw, który się składa z iluś tam różnych części. I tak jak widzicie, to jest taki mocno koparkowy klimat. O, tutaj lepiej widać, co tu jest. Różne rzeczy się tu kryją. To też jest Lego City. I tutaj, słuchajcie, mam coś, co jest 7+. Ale Colin jest bardzo kumatym dzieckiem. Ma różne figurki do Lego, więc mam nadzieję, że będzie mógł jakby skorzystać z tego. Jak nie, no to słuchajcie, odłoży się to i da mu to ewentualnie później. Natomiast kupiłam mu z Lego, z Harry'ego Pottera, bo wiecie, dzieciom trzeba kodować takie rzeczy w głowie, żeby był fanem tak samo jak ciocia, a jednocześnie miał fan z odliczania do świąt. Kupiłam taki kalendarz adwentowy, w którym są różne figurki. Nie wiem, czy chcecie spoiler, czy nie, ale uwaga, odkręcam. Te figurki też są chyba tutaj narysowane. Macie 24 okienka, 24 różne bzdynki, które pomogą Wam w odliczaniu. Ponownie, tylko tym razem dla Adasia, kupiłam Albika. Uważam, że to jest super zabawka. Poleciła mi ją kiedyś Natalka z pracy. Jak powiedziałam o tym Kamili, to bardzo jej się spodobało i widziałam, że z Colinem jakby bardzo fajnie tego używają, więc postanowiłam, że Adasiowi też takie pióro sprawimy. I tutaj mam akurat zestaw, ten początkowy właśnie, w którym jest ten długopisik. I to jest elementarz. I dokupiłam też chłopcom książki. Dla Colina jest książka Moje pierwsze kolory i kształty. Musiałam pytać Kamilę, jakie książki ma, a jakich nie ma. I powiedziała, że ta będzie spoko. A dla Adasia wzięłam taką kolejną książeczkę, która będzie bardzo mocno niezobowiązująca. To jest książeczka z piosenkami. No i zaraz na pierwszej stronie blasko, tak na płotek. Jak już nieraz wspominałam, Adaś ma kotki na chacie i je uwielbia, więc myślę, że to siądzie jak złoto. Taką mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że mu się to wszystko spodoba. I tak, taki wyszedł z tego hol świąteczny. Nie wiem, czy chcielibyście jeszcze zobaczyć te ciuchy? Nie wiem, może dogram je do tego filmu, a jeżeli nie do tego, to słuchajcie, zobaczycie je w filmie kolejnym. To jest komplecik, w ogóle wszystkie te ciuchy z tego Glower udało mi się kupić z kodem rabatowym. Więc fajnie, bo to było chyba minus 25%, więc całkiem spoko. Sporo tych rzeczy kupiłam, powiem Wam. Jedną mam taką ekstra sukienkę, zastanawiam się, czy nie iść z Andrzejem na bal Andrzejkowy. Także zobaczymy. Natomiast, wiecie, ja pod tym teraz, żebyście sobie nie myśleli,
bo dzisiaj usłyszałam tyle komplementów na temat tego, jak wyglądam, jak byłam w biurze. Wyglądam nie kiepsko, zdaję sobie z tego sprawę, tylko wiecie, to nie jest tak, że ja tak super właśnie schudłam, w sensie schudłam dosyć sporo, ale dzisiaj też się wspomagam takim tym body, które wam zbiera ciało, takim wyszczuplającym, tak się to chyba ładnie nazywa. I to body mam beżowe, a sukienka, którą zakładam, jest czarna i taka jest z takiego uciągliwego materiału, więc no stwierdziłam, że kupię sobie też coś takiego właśnie wyszczuplającego, ale w czarnym kolorze i zamówiłam sobie, słuchajcie, takie jakby spodenki. To są takie spodenki, które podciągacie sobie aż pod same piersi, no i nachodzą wam jakby do połowy uda. Więc kupiłam sobie coś takiego, zobaczymy, czy się w to wbije. Przymierzę sobie z tym razem tą sukienkę, zobaczę, czy będę się lepiej czuła. No, także tak. Biorę się w końcu za tą pizzę, bo nie zrobiłam jej, a jestem już głodna. Wracam do was trochę niewyraźna, ale musiałam pozbyć się twarzy, żeby bezpiecznie zdjąć golf, bo był bardzo ciasny. Jest bardzo ciasny. To jest, słuchajcie, piżamka, komplecik. Bardzo luźna. Myślę, że półtora Kasi by tu weszło. Ale spoko, bo jest taka, że totalnie mnie nie uciska, więc myślę, że do spania będzie bardzo fajna. Jest miła, no, flanelowa, więc taka puchata. Zaraz ją wrzucę do prania i jestem przekonana, że jak tylko się wysuszy, to z nią wskoczę, bo jest naprawdę ekstra. Ma kieszonki? Ma, fajnie, fajnie. Nie jest to rzecz pierwszej potrzeby, kieszenie w piżamie, tak sądzę, ale fajnie, że są. Bardzo wygodna, tutaj mam jeszcze sporo miejsca, więc... A jaki masz rozmiar? Ideal będzie na... nie wiem. Chyba L-kę albo XL-kę. Może XL-kę? Coś dużego w każdym razie. No, zostanę w tej koszuli i zaraz pokażę wam te drugie spodenki. Bluzka bez zmian, ale spodenki nowe. Zamówiłam sobie spodenki, słuchajcie, bo nie wiem, czy też tak macie, ale jak uplamię bluzkę jakąkolwiek, to jest takie you are pyjama now. I mam bardzo dużo takich koszulek, które się już nie nadają do wyjścia do ludzi, ale mogą być piżamą, więc stwierdziłam, że zamówię sobie też po prostu spodenki, żebym miała do czego te wszystkie koszulki nosić. Bardzo fajne są, no i te już mają tutaj sznureczek, więc możecie sobie je związać, żeby nie było wam tak luźno. Ale powiem wam, że ta gumka też spoko trzyma, więc wydaje mi się, że nawet bym nic z nimi nie robiła. No do spania jednak lepiej, jak macie taką swobodę, bym powiedziała. Także tak, i może korzystając z faktu, że mam Andrzeja, tak bardzo na szybko przymierzę ciuchy, które ostatnio do mnie przyszły i to już będzie wszystko, co jest w temacie okołoświątecznym, no bo wiecie, te ubrania zamawiałam tak do noszenia, ale też trochę może z taką myślą, że coś będzie spoko, żeby założyć na święta. Myślę, że ten kostium, w którym dzisiaj byłam, ten komplet, będzie bardzo spoko opcją nawet na Wigilię, bo wygląda bardzo elegancko. No ale to nie wszystko z moich zakupów, więc szybko się przebieram. Mam na sobie komplet. Komplet, słuchajcie, który w całości nie do końca podoba się Andrzejowi. Wczoraj sobie to już mierzyłam i tak kombinowałam, w sensie, wiecie, to są trzy części. Mamy spodnie. Koszmarnie długie. Koszmarnie długie. Stoję na palcach i jeszcze są na ziemi. Więc na pewno oddam je do skrócenia. Do tego, słuchajcie, jest taki krótki sweterek i jest jeszcze taki jakby dzianinkowy staniczek. Tak można to nazwać, bo to jest taka bardzo mini koszuleczka. I mi się to podoba w całości, więc pewnie i tak będę to nosić. Wiadomo, to jest bardzo luźne i jak widzicie, nie mam przy sobie tych gaci uciskowych. No więc ten brzuszek trochę tutaj odstaje, ale ubrania są do tego, żeby je nosić, a nie żeby się nie wiadomo jak tam obciskać. Jak jest okazja, to jak najbardziej jestem za, żeby takie gatki wyszczuplające nosić, ale tak na co dzień to wydaje mi się, że trochę przerost formy nad treścią. Więc te spodnie myślę, że tak po prostu będę sobie nosić do wielu rzeczy i to, ta góra, bardzo fajnie wygląda z jeansami. Musicie mi uwierzyć, już nie będę wskakiwać teraz w kolejne spodnie, bo mam kolejne rzeczy, które muszę wam pokazać, także zaraz wracam.
kolejna rzecz, tym razem nieudana. To jest coś, co na pewno zwrócę. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. Ale wyglądam w tym jak babcia, no nie ma co się oszukiwać. Także to idzie do zwrotu. Oczywiście jest to komplet, jest to spódnica z taką bluzeczką. No, bardzo mi szkoda, bo na zdjęciach na tej modelce, która to prezentowała, wyglądało przepięknie. Wydaje mi się, że ona sobie to jakoś tak zbluzowała jakby trochę, ale no nie chcę tak kombinować. Także ściągam to i to odsyłam. A w sumie dobrze, że ten film pojawi się tak szybko. To mi pomożecie, mam nadzieję. Bo teraz pokażę wam rzecz, która na początku bardzo mi się podobała, potem Andrzej miał takie... Więc trochę przestała mi się podobać i mam wątpliwości, bo no nie jest to złe. Znowu jest to komplet, więc mogę użyć spódnicę z czym innym i bluzkę z czym innym. Do jeansów wygląda ten sweterek super. No ale tak, no nie wiem, przez mojego męża straciłam pewność mojego wyboru, także pomocy moi drodzy, zaraz do was wracam. No i mamy kolejny komplet, no i ta góra uważam, że jest przepiękna. Do jeansów wygląda świetnie, ale to jest komplet. Kupiłam to jako komplet. Nie pamiętam ile to kosztowało, ale jakieś turbo tanie nie było. No i mam wątpliwość... No właśnie, co dalej? Przez to strasznie mi się podoba faktura, taka mocno swetrowa tego. Natomiast przez tą fakturę uwypukla się... W sensie uwypukla bardziej niestety widać tutaj mój bębol. Więc nie wiem. A z drugiej strony, czy się tym przejmuję? Chyba nie do końca. No nie wiem, ja kocham sweterki. Ja bym to zostawiła, ale mam wrażenie, że Andrzej patrzy i ma takie 3 na 10. Nie, no 3 to nie, ale nie robi to na ale 4. W sensie całość, ten biały pasek mi nie pasuje, bo jakby cię poszerza, ale rozumiem, że on musi tu być, bo bez tego byś była cała jednolita. No i tak jak założyłaś sobie tę koszulkę do jeansów, no to wyglądało mi to lepiej, a tak w komplecie to nie wiem. A podobało ci się, jak miałam do tego białą bluzkę, do tej spódnicy? Nie pamiętam już. Moja pamięć jest dobra, ale krótka. Ja nie mogę, jaki typ. Dobra, przybieram. Dajcie znaka, co na ten temat myślicie, bo byłam bardzo na tak. Teraz jestem trochę zmieszana. Strasznie chciałabym to zostawić, ale z drugiej strony zostawię to i co? I nie będę może tego nosić, bo mam hejtera z tyłu. Nie wiem, naprawdę nie wiem, więc bardzo, bardzo proszę dajcie znać w komentarzu, co na ten temat sądzicie. A teraz zakładam moje gacie wyszczuplające i ostatnią sukienkę i do was wracam. Wyciągnęłam moje gacie wyszczuplające, które kupiłam. Jest to, słuchajcie... Powinnaś umieścić banana dla skali. Touches. To chyba wystarczy, że ja jestem dla skali. Jest to Touches, mam sporo rzeczy z tej firmy i bardzo sobie je chwalę. Ja wiem, że to wygląda creepy, ale to jest użyte w technologii seamless. To się bardzo mocno uciąga. Więc tak, wziąłam rozmiar XL na XXL. Mam nadzieję, że będzie dobry. To jakie jest S? Połowa tego? Pewnie takie. Dobra, zobaczmy, czy to wejdzie na mój zadek. A jak wejdzie, to pokażę się wam w tej ostatniej sukience. No i to jest ostatnia rzecz, którą zamówiłam. Od tej sukienki zaczęło się moje składanie zamówienia. Chciałabym wyciągnąć Andrzeja na bal Andrzejkowy. Dress code jest taki, że trzeba być na czarno lub białą. Elegancko tak raczej. No i nie mam takiej sukienki, więc pomyślałam sobie może, że to będzie spoko. Ta sukienka, słuchajcie, nie ma żadnego suwaka, nigdzie się nie rozpina, jest po prostu wciągana przez głowę. Więc gdybym chciała iść na ten bal, to na pewno musiałabym już iść gotowa, jakby ubrana na makijaż, bo nie ma opcji, żeby potem to założyć tak, żeby się nie uszkodzić. No jest elastyczna, ale tutaj robi mi się taki lekki chyba jakby prześwit. Widać to, w sensie na ten materiał pracuję. Myślałam, że naciągnę sobie wyżej te spodenki i to się trochę schowa, ale tak nie jest. W spodenki oczywiście weszłam, zresztą wydaje mi się, że widać, bo spłaszczyły mnie turbo. Zastanawiam się, szczerze mówiąc, bo jest 14 dni na zwrot, czy nie spróbować założyć, zamówić większego rozmiaru, żeby sobie po prostu to porównać. Weszłam w nie, jest mi w nich komfortowo, Andrzej twierdzi, że to nieludzkie chodzić w czymś takim, ale ogólnie one są, powiem wam, że dosyć wygodne, co ciekawe.
jakby producenci tego mają świadomość, że zakłada się bardzo trudno i w stosownym miejscu jest dziurka, żeby można było skorzystać z toalety, nie zdejmując tego. Wiecie, no i tak musicie pewnie powrócić rączki, dobra, nie wchodźmy w szczegóły. Ale tak, jest taki myk. Dajcie znać, co myślicie, bo no teraz to ja już sama nie wiem. Andrzej, spoko jest ta sukienka, czy nie? No, sukienka raczej jest spoko, no. Podobała mi się, ale teraz jak na siebie patrzę, to coś zwątpiłam trochę. Nie wiem dlaczego. No ma fajną długość, bo jest taka długa, ale nie tak, żeby wam przeszkadzała. Wiecie, dojdzie do tego czarny bucik. Wydaje mi się, że będzie to ładnie wyglądało. Tutaj ładnie wyglądają ręce w tej czerni, wyszczuplają się tutaj troszeczkę. To jest spoko, bo to jest, słuchajcie, bardzo luźne. Można sobie to tam spróbować jakoś inaczej ułożyć. No wiadomo, wszystko schodzi się do środka biustu. No i to jest bardzo sprytne rozwiązanie, bo przez te marszczenia tutaj po prostu odwraca to uwagę trochę od tego brzucha, który pewnie większość z nas chciałaby ukryć. Także tak. No myślę, że zostawię tą sukienkę, ale będę musiała pomyśleć właśnie, czy nie spróbować zamówić większych tych gaci. Chociaż no nie wiem, skoro w nie weszłam i jest mi w nich komfortowo, to jest sens zamawiać większe. Ciężko się je zakłada, ale byłam świadoma tego, że zakłada się je bardzo trudno. Prześpię się z tym jeszcze. Dajcie znaka, co sądzicie o tych ciuchach, a teraz już zmykamy koniec tego ogromnego hola okołoświątecznego. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarze. Naprawdę bardzo liczę na wasze doradztwo modowe. Dziękuję wam bardzo, zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!